Witać naszych wspaniałych gości na koncercie wiosennym. Witam serdecznie ordynariusza diecezji rzeplińskiej, księdza biskupa Jana Bernarda Szlaga. Witamy księdza biskupa. Witamy serdecznie władzę samorządu miasta Tczewa na czele z panem prezydentem Zenonem Odyja, dzięki którym jest na koncert. Witam również władze powiatu z panem Witoldem Sosnowskim na czele. Witamy serdecznie. Serdecznie witam duchowieństwo, które zaszczyciło swoją obecnością. Witam wszystkich państwa, witam wszystkich gości. Bardzo się cieszę, że tak licznie jesteśmy zgromadzeni. Ponieważ ja tu nie jestem od mówienia, tylko od dyrygowania i odgrania, dlatego przekazuję
mikrofony osobom, które będą prowadziły ten koncert. Będzie to pani Karolina Young i pan Ludwik Kiedrowski. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Witamy państwa serdecznie, żeby nie było wątpliwości. Przedstawiam pani Karolina Young i pan Ludwik Kiedrowski. Proszę państwa, wiosenny koncert, radosny koncert, który niewątpliwie pobudza do radości, do wiosny i do sympatycznego samopoczucia. Dzisiejszy koncert to kolejna inicjatywa muzyczna samorządu miasta Tczewa oraz Centrum Kultury w Tczewie. Wypełniona po brzegi widownia świadczy jednoznacznie o tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu koncerty i o tym, że muzyka klasyczna wcale nie musi być nudna. Dziękujemy serdecznie panu dyrektorowi Tczewskiego Centrum Kultury, a jednocześnie dyrektorowi i dyrygentowi orkiestry Le Quattro Stagioni za powitanie. Powitanie było, a także myślę, że następne części muszą być wiosenne, muszą być radosne. Wiesz, Ludwiku, w zasadzie ta wiosna ukryta jest już w samej nazwie orkiestry La Quattro Stagioni, bo przecież oznacza cztery pory roku. Tak jest, cztery pory roku, a w tych czterech porach roku kryje się też i wiosna. Antonio Vivaldi napisał ten wspaniały utwór, chcąc także przekazać wielką treść muzyczną, pokazując przyrodę w muzyce. I dlatego kolejnym utworem, który państwo będą mogli usłyszeć, jest Wiosna Antonia Vivaldiego, w którym usłyszycie państwo w partii solowej Dominika Żmijewskiego, ucznia Szkoły Talentów w Poznaniu. A dyryguje Tadeusz Żmijewski, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, orkiestrą Le Quattro Stagioni. Wiosna. Maestro. Proszę.
czas zapowiedzieć dwa kolejne utwory. Pierwszy utwór, aria na sofran oraz utwór instrumentalny. Jednakże wiedząc, kto wystąpi, kto będzie śpiewał partię solową, jest to nie sposób zapowiedzieć obydwa utwory. Dlatego? Dlatego, proszę Państwa, że pragniemy zapowiedzieć wielką gwiazdę. Gwiazdę scen operowych, operetkowych i musicalowych najwyższego światowego formatu. Proszę Państwa, artystka skończyła szkołę baletową. Skończyła studio wokalno-aktorskie w Gdyni. Uczyła się śpiewu u pani profesor Zofii Janukowicz-Pobłockiej, a także u Urszuli Tawińskiej-Moros. Współpracowała także z trzebianinem Ryszardem Karczykowskim. Występowała bodaj na wszystkich najważniejszych scenach operowych i operetkowych świata, Europy. Nagrała 3 spektakle telewizyjne. Nagrała 4 płyty, z czego ostatnia płyta Kochaj, śpiewaj, wydana w 2004 roku, została ogłoszona jako złota płyta. Wielki Bogusław Kaczyński powiedział o artystce: prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej, obdarzona urodą, wdziękiem, scenicznym temperamentem, śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną, operową i filharmoniczną. Potrafi jak nikt bawić i wzruszać. Proszę Państwa, przekonajmy się sami, jakże prawdziwe są słowa, które wypowiedział pan Bogusław Kaczyński. Arię Giuditty z operetki Franciszka Lehara. Giuditta śpiewa Grażyna Brodzińska.
Szanowni Państwo, przed Państwem już za chwileczkę orkiestra La Quattro Stagioni w dwóch utworach. Orkiestra została założona w 2000 roku przez Tadeusza Żmijewskiego, obecnego dyrektora i dyrygenta. Orkiestra integruje środowisko muzyczne Poznania, a w swoim repertuarze ma nie tylko muzykę klasyczną, ale także muzykę kameralną. Już za chwileczkę usłyszymy walc zatytułowany Na stokach Mandżurii Andrija Swatrowa. Walc, który był grany na dworze rosyjskim o typowo dalekowschodniej charakterystyce. Proszę Państwa, rodzina Strausów. To jest tak potężny temat muzyczny, że w zasadzie można by było przynajmniej 2 godziny na ten temat opowiadać. Ale w tej chwili chcielibyśmy tylko rzucić jedno hasło. Polka pizzicato. Ludwiku, a co to znaczy pizzicato? No widzisz, no niestety... Jeszcze się... Czy ja bym mógł poprosić pierwsze skrzypce, żeby pokazały, co to znaczy pizzicato? O, widzicie Państwo, to znaczy to, że nic nie słychać. Polka pizzicato Johannesa Straussa wykonuje orkiestra Le Quattro Stagioni.
tymi palcami bez użycia smyczka, proszę Państwa. Po co im te smyczki? Dobrze. Emmerich Karlmann to wiedeński kompozytor. Obok Franciszka Lehara jeden z najwybitniejszych przedstawicieli postklasycznej operetki wiedeńskiej. Najbardziej znane operetki to Księżniczka Czardasza, Księżna Cyrkówka i Hrabina Marica. Bogata hrabina, hrabio Tassillo, jego siostra Liza, książę Maurycy Poblesku, baron Koloman Żupan to główni bohaterowie operetki, w której snuje się wątek zazdrości, pieniędzy i najważniejsze, miłości. No i do tego jeszcze grają, tańczą i śpiewają cyganie, węgierscy cyganie. A jak to robią cyganie, to już musi być Czardasz, musi być Czardasz węgierski. Proszę Państwa, przepiękny Czardasz węgierski z operetki Hrabina Malica, Gdzie mieszka miłość? Śpiewa hrabina, a co ja mówię, księżna królowa sceny polskiej, Grażyna Brodzińska. Thank you.
dzisiaj w Tczewie królowa scen polskich, pani Grażyna Brodzińska. Tradycje klasyczne. Proszę Państwa, o kompozytorach znanych, lubianych, klasycznych możemy mówić i opowiadać i w zasadzie generalnie wiemy, ale są tacy, o których nawet encyklopedie nie za bardzo się rozpisują. Robert Stolz urodził się 25 sierpnia 1880 roku. Z ojca kompozytora, matki pianistki i nauczycielki muzyki. Był 12. dzieckiem w tej rodzinie. Generalnie rozpoczął swą działalność kompozytorską i muzyczną w Austrii i w Niemczech. Jedynie po aneksji Austrii w 1938 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam zajmował się głównie komponowaniem utworów muzycznych, piosenek, muzyki filmowej. Zresztą w tej dziedzinie, w muzyce filmowej, był 2 razy nominowany do nagrody Oscara w 1941 roku i w 1944 roku. Żył długo i radośnie, bo 95 lat. W międzyczasie był 5 razy żonaty. I może właśnie dlatego, że kobiety były mu tak bliskie, napisał przepiękną pieśń Śpiewaj, kochaj. Proszę Państwa, jeśli piękna pieśń,
To musi być piękna kobieta i piękny głos. A jeśli tak ma być, to dzisiaj tutaj w Tczewie tą pieśń śpiewaj, kochaj, może tylko i wyłącznie zaśpiewać perfekcyjna Grażyna Brodzińska. Zapraszamy. Ja jej przerwałam. Dzisiaj przerwałam wcześniej, bo myślę sobie, Boże, kochani, co będę tworzyć? Udawać coś? Oszukiwać? Nie mogę oszukiwać dzisiaj. No to dobrze, no to jeszcze raz od początku.
Grodzińska. Proszę na górę. Tak, trzeba wszystko umieć z gracją i z elegancją. Jak widać. Tak. Edward Elgar, jeden z najsłynniejszych brytyjskich kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Proszę Państwa, w Londynie już od wielu lat odbywa się taki festiwal, się nazywa Proms. Jest to festiwal trwający od lipca, od końca lipca do zwykle 9-10 września. I jest to festiwal muzyki, muzyki operetkowej, operowej, klasycznej, ale zupełnie inny. Zawsze na tym festiwalu w Londynie jest grany utwór właśnie Edgara pod tytułem Land of Hope and Glory. To jest na dobrą sprawę jakby drugi muzyczny utwór znany przez Brytyjczyków po hymnie narodowym. Utwór, który jest marszem i który stanowi muzyczne logo festiwalu. Każdy koncert tym utworem się zaczyna. Tak jest. I w tej chwili Land of Hope and Glory. I La Quattro Stagioni.
Proszę Państwa, może by ładnie było powiedzieć dzisiaj Tczew, City of Hope and Glory. Myślę, że można. Prawda? Proszę Państwa, chciałbym teraz powiedzieć, ponoć to prawda, w Filharmonii Bałtyckiej onegdaj odbywał się koncert, interesujący koncert, i przyszło takie starsze małżeństwo, po raz pierwszy w życiu przyszło na koncert z bardzo małej miejscowości. No i prowadzący zapowiada, proszę Państwa, a teraz za chwileczkę usłyszymy właśnie walc nad pięknym, modrym Dunajem, a później będzie antrakt 20 minut. Skończył się ten walc, ludzie wstali i zaczynają wychodzić. A ten mąż do żony mówi, zobacz, ty duże miasto, niby mądrzy ludzie, ale zobacz, bo oni mają 20 minut grać, a antrakt, a oni wychodzą. Bez sensu. My teraz mamy przyjemność taki antrakt ogłosić, właśnie 20-minutowy, ale proszę Państwa, nie będzie on bezproduktywny, dlatego że w Holi, Centrum Kultury, można nabyć płyty, które, Szanowni Państwo, macie niepowtarzalną okazję po całym koncercie podpisać i zdobyć autograf naszej gwiazdy na pierwszym piętrze w galerii. Zapraszamy do nabywania płyt. I zapraszamy na 20-minutową przerwę. Do zobaczenia.